Lubicie jadać w łóżku? No, kto nie lubi śniadania do łóżka? Tylko pytanie, co dalej? Okruchy, ale także inne rzeczy. Jak to wszystko wpływa na jakość naszego snu? Jak to też wpływa na trwałość materaca i to, jak długo z niego będziemy korzystać? O tym wszystkim porozmawiamy w kolejnym odcinku podcastu Isk Wyspanii. Zapraszam. Dlaczego sen jest ważny? I jak zadbać o jego jakość? Zapraszamy do wysłuchania rozmów o zdrowym śnie. Podcast Wyspani, by spało się lepiej. Sposób, w jaki traktujemy nasze materace jest bardzo różny. Czasami kładziemy je bezpośrednio na podłodze, czasami mamy fantastyczne ramy łóżek. Pytanie, co jest dobre i jak właściwie postępować z materacami? O tym wszystkim porozmawiamy w dzisiejszym odcinku. Moim gościem jest kierownik sklepu ISK w Sosnowcu Rafał Zbiegieni, również trener Akademii Snu. Witaj Rafał. Witam wszystkich, bardzo mi miło. Cieszę się, że jesteś, bo mamy dzisiaj bardzo ciekawy temat związany z materacami. Jakby ciąg dalszy naszej rozmowy, chociaż dzisiaj będziemy się też dużo skupiać na takiej stronie praktycznej. Ale zanim przejdziemy też do tej rozmowy, no to muszę zadać to teraz standardowe pytanie, które jest związane z naszym podcastem. Powiedz, czy ty się wysypiesz? Tak, wysypiam się bardzo dobrze z tego względu, że bardzo dużą wagę przyjmuję do tego, aby, aby te 7-8 godzin dziennie, dziennie spać. Jest to dla mnie bardzo ważne, bo wiem, że zdrowy sen ma wpływ na nasze samopoczucie mhm. i no, wpływa na nas bardzo korzystnie, wtedy jesteśmy bardziej efektywni w pracy i, i dużo łatwiej nam się funkcjonuje, dlatego bardzo ważne jest te 7 godzin snu e, spać. Tak, te, te korzyści są rzeczywiście tak duże, że, że warto pamiętać o tym i, i gdzieś tam starać się przynajmniej ten sen sobie czy na ten sen wpływać, żeby był dobry i zdrowy. A powiedz, czy jako trener Akademii Snu śpisz na materacu? Tak, śpię. Teraz przewrotnie nawiązałam do roli, no ale... Tak, śpię na materacu, na bardzo komfortowym materacu, co jest zdecydowanym plusem. Czyli widzisz te zalety, tak? Zalety korzystania z materaca dla naszego, dla naszego ciała, kręgosłupa. Oczywiście, że tak. Materac, no to tak jak mówię, jedną trzecią życia każdy z nas przesypia. Śpimy te 7 godzin, czyli robimy wszystko, żeby to było najbardziej efektywne. Żeby ten materac był jak najlepiej dopasowany. Mhm, indywidualnie. Pod nas. Żeby po prostu ten sen był bardzo efektywny i zdrowy. Dzisiaj będziemy rozmawiać o takiej stronie praktycznej. O tym momencie, kiedy już wybraliśmy sobie materac, który odpowiada najbardziej na naszym potrzebom, pod kątem twardości, wypełnienia i i tak dalej. No i mamy ten materac, ale teraz pytanie, co dalej? Ale co dalej w tym kontekście, że jest ilość elementów, o których warto pamiętać, jeśli chcemy, żeby ten materac nam długo służył. Pierwszym takim, myślę, podstawowym elementem, który już się wiąże z całym zakupem materaca i już na tym etapie warto o tym pamiętać, i od tego myślę, zacznę naszą rozmowę. To jest coś takiego, co się nazywa mata na materac. Coś, z czym wiele osób tak na razie patrzy, znaczy na co wiele osób patrzy tak trochę z dystansem. Po co? Czy to mi potrzebne? Jakbyś trochę powiedział o tych matach właściwie. Czy one są potrzebne, i, i jeśli są, no to po co właściwie? Może zacznę tak. Przyrównałbym trochę zakup materaca do zakupu samochodu. My mhm. Często jak kupujemy samochód, dbamy o to, żeby zadbać o jego bezpieczeństwo. Mhm. Tak? Czyli tutaj wykupujemy sobie polisę, żeby go zabezpieczyć. Tutaj podobnie w materaca, czyli kupujemy do niego matę, gdyż mamy wybrany naprawdę dobry, wysokiej klasy materac, który ma nam służyć 10-12 lat i chcemy go zabezpieczyć, po prostu kupujemy sobie do niego Taką ekstramatę, mhm. która go chroni przed y, wieloma rzeczami. Przede wszystkim zabezpiecza go też y, od strony tutaj higienicznej. Czyli jest tak, jakby no, ogólnym wrażenie, że chcemy o to auto zadbać mhm. i żeby, żeby ono służyło nam jak najlepiej? Nie było w jak najlepszej kondycji, tak samo tutaj, jeśli chodzi o, o wybór materaca. Jest to bardzo dla ważny element, który wpływa na nasze zdrowie. Chyba większość czasu, który spędzamy w mieszkaniu czy bądź w domu, spędzamy po prostu w łóżku. to, to mm -hmm. no właśnie w tych czasach. Dokładnie. Dlatego jest to, jak mówię, bardzo, bardzo tutaj ważne. Ta mata ma ochraniać nasz materac przede wszystkim. Mm, tak. Mata ma takich swoich kilka, powiedzmy, cech, które mm -hmm. powinna spełnić i powinna chronić materas przed y, zabrudzeniem. Wiadomo, my w czasie snu y, pocimy się, y, gdzieś tam wyprawiamy na włosy i tak dalej, na skórek ciała gdzieś tam zosta zostawiamy. Mm -hmm. I to wszystko pochłania, pochłania mata, którą my jesteśmy w stanie wyprać, czy nawet wygotować i pozbyć się właśnie... Tego całego brudu, a, a również co za tym idzie, bakterii i roztoczy, które powstają w takim środowisku. Mhm. Czyli nie wejdzie nam bezpośrednio w materac, tylko rzeczywiście w tę warstwę ochronną, i dzięki temu też łatwiej będzie wyczyścić, jak rozumiem. Dokładnie, dokładnie. Dużo łatwiej też jest nam zdjąć samą matę z materaca, która jest tam mocowana na, na gumkach, mhm. na, na rantach mhm. materacy. No tak. Łatwo ją zdjąć, wrzucić do pralki, wyprać szybko, ona przeschnie. Dużo trudniej jest nam rozebrać cały pokrowiec z materaca. Mhm. No zdecydowanie. W większości mhm jest możliwość prania pokrowca u nas w sieci, natomiast nie we wszystkich. Okay. Na to też warto zwrócić uwagę. Natomiast dużo, dużo, dużo jest to większe, są to dwie strony, więc dużo łatwiej jest operować nam jakby tą mm -hmm. matą i to jest takie najłatne, najlepsze wyjście. Przy zakupie każdego co uważam, że jest to podstawowa rzecz, jest do niego po prostu dobrą matę. Mm -hmm. I tak sobie myślę też, że oprócz takich rzeczy naturalnych, które się dzieją podczas snu, czyli rzeczywiście y, czy poceni się, czy roztocza i, i tego typu y, rzeczy, które wchodzą w, ten, w tę warstwę maty, to nawet taka strona praktyczna może tutaj dominować, jak już będziemy jeść w tym łóżku. Teraz też jeszcze o jedzeniu porozmawiamy, o którym wspomniałam na początku. No to na przykład, jak coś nam się wyleje, a nie będzie to jakaś wielka powódź, no to też prawdopodobnie najpierw wsiąknie w matę, a dopiero potem w materac. Oczywiście, no różnie to bywa, ale gdzieś tam w mniejszej skali może tak być, że wtedy nam łatwiej będzie doczyścić sam materac. Tak, dokładnie. Czyli tak mówi. Pierwsza ta funkcja jego, czyli łatwego mhm. dbania o higienę tego materaca. Mhm. Czyli tutaj jesteśmy w stanie to wyprać i nie uszkodzić pokrowca materaca. Druga strona to jest trwałość tego pokrowca materaca, bo jeżeli go pierzemy, ciągle go ściągamy, czy leżymy prosto na pokrowcu, mhm. on szybciej też się nam po prostu zniszczy no i materac straci po prostu... Właściwości, właściwości swoje, swoje mm -hmm. tak, w szybszym, w szybszym czasie. Szybciej nam się po prostu ma teraz, użyje. Oczywiście, czy tak, mm, mówiąc teraz o, o jedzeniu w łóżku, czyli tak, tak zwanym tym romantycznym haśle, siadanie do łóżka, bardzo fajnie to ujął e, piaseczny w piosence, siadanie do łóżka, mm -hmm. natomiast tak, abyś śpiewał, też tak, abyś nie nakruszył. E, mm -hmm. Wyobraźmy sobie no, teraz, to, bo wszyscy, ład, ładnie mm -hmm. Tak ładnie w filmach wygląda. Tak, ładnie filmak filmach wygląda. Wyobraźmy sobie teraz wszyscy, jak wygląda u nas e, po śniadaniu, wygląda obrus. Na stole, jeżeli już jesteśmy po śniadaniu, jest pełno okruchów, różnych tam plam i tak dalej. Dlatego to samo pewnie stałoby się w naszym po prostu łóżku. A chcemy, żeby teraz wyglądał ładniej i służył nam te 10 lat, więc, mhm. więc jest to naprawdę, no jakby to niefunkcjonalne jest też tej łóżku. No to też fajna analogia, bo obrós też jest takim czymś, co możemy szybko zdjąć z tego stołu i wyczyścić, rzucić do pralki i wybrać. I pewnie podobnie taka mata, tak sobie myślę, nie? że to, taka funkcja też jak obrós, czyli jak rzeczywiście, no już naprawdę. Potrzebujemy tego super śniadania do łóżka bo, albo jakiegokolwiek innego jedzenia łóżku, no to zawsze łatwiej po prostu to ściągnąć i tak jak na obrót rzucić i, i, i gdzieś tam wybrać. A jednocześnie nie ucierpie na ten nasz materac, tak jak mówisz? Zdecydowanie tak. To jest jakby, jakby podstawowa rzecz: mieć to matę pod prześcieradłem jeszcze y -y -y, i faktycznie czy to y -y. śniadanie, czy to codzienne użytkowanie, zdecydowanie mu złatwi. Natomiast trendy troszeczkę w Polsce się zmieniły. Tak? Od 10 y -y -y, lat okay. my zaczęliśmy bardziej dbać o, o swoje zdrowie, czy to o to, co jemy, czy to jak, jak uprawiamy sport, o swoje ciało, ale również o kulturę snu. Tutaj, na czymś pimy. Dokładnie, na czym śpimy. I to list wyszedł bardzo mocno tutaj jakby przed, przed potrzeby klientów i zaproponował bardzo szeroką właśnie gamę materacy mhm. dopasowane do wszystkich indywidualnych preferencji, materace zdrowe. Materace mamy w trzech grupach, plus Basic, plus i Gold. Tak. przez co mm -hmm. każdy może dopasować sobie naprawdę wysokiej klasy materac. Znaleźć, Odpowie coś, dla Znaleźć coś dla siebie. Żeby ten te, te, te czas spędzony po prostu w czasie snu mm -hmm. naprawdę był dla nas bardzo korzystny i bardzo zdrowy, żeby potem nie, 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 nie wybierać nie, się bo... do fizjoterapeutów mm -hmm. i gdzieś tam naprawiać swoje po prostu tutaj, e, kręgosłup. Gdzieś napięcia, kręgosłup, tak, napięcia <laughs> żeby mięśniowe. Żeby nic tam nie strzykało nie bolało rano i żebyśmy mogli mieć więcej energii na inne rzeczy. E, to masz rację, rzeczywiście tak jest, że, że coraz bardziej zwracamy na to uwagę i całe szczęście, bo Dzięki temu rzeczywiście lepiej śpimy, przynajmniej staramy się lepiej wysypiać. Z materacami to też jest tak, że przynajmniej z tego, co, co gdzieś tam ja się, udało mi się zorientować, bywa jakiś taki podział też związany z tym, jak o te, o te materacy dbać. I tutaj zmierzam do tego, że um, o materacach można mówić w kategorii, że są jednostronne i dwustronne. I Powiedzmy, czy tutaj nic nie mieszam, czy rzeczywiście tak jest. Oczywiście, tak. Materace są dwustronne, gdyż podział dwustronny wynika z ich twardości. Przykładowo, okay. tak jak już we wcześniejszych tutaj spotkaniach moi koledzy prezentowali, że jeżeli ktoś posiada łóżko dwuosobowe, każda, czy to mąż i żona, mogą sobie wybrać ten sam materac o dwóch różnych stopniach twardości i sobie odpowiednio go dopasować okay. odpowiednią stroną do, do, do siebie. Często ta jedna strona jest to pianka termoelastyczna, coś, co redukuje napięcie, jest bardziej miękka, druga strona już jest z serii bardziej, bardziej twardych. E, na przykład kokos. wódkę kokosowe. Właśnie dokładnie. Okay. Kokos, mm -hmm. dokładnie. I to wtedy rzeczywiście jest tak, że y, no, w zależności od potrzeb możemy sobie to przekręcić i dostosować. Tę stronę materaca, którą w danym tak, momencie, na tak, której tak, chcemy w danym tak, momencie spać. Dokładnie. Teraz kolejnym krokiem, jakby dbanie o swój materac, już mm -hmm. po zastosowaniu maty, warto go po prostu 3-4 razy w roku obracać. Jeżeli to jest materac no właśnie. Tak, jeżeli jest mm -hmm. to materac, Dwustronny, a chcemy spać na jednej z tych wybranych przez siebie ulubionych stron, obracamy go tylko w jednej linii, głowa nogi. Jeżeli, okay. jeżeli ma teraz ma podobne stronę twardości lub, lub, lub chcemy obojętnie w której stronie tego matraca spać, obracamy go, po prostu jed... śpimy na jednej lub na drugiej stronie, podobnie też 3-4 razy w roku wymieniamy to, zmieniamy to. Okej, okay. czyli właśnie o to też chciałam Ciebie zapytać, ile razy tak należałoby obracać, jak tak mówisz trzy, 4 razy w roku, tak, to jest takie tak. wystarczające, żeby się te odkształcenia też nie pojawiły za szybko i żeby nam służyło. żeby się równomiernie po prostu nasz materac y, zużywał. Okej, okay. no dobra, czyli albo z jednej na drugą stronę, albo po prostu z jednego końca na drugi, przekręcamy. No dokładnie, głowa, sobie. nogi. No, no okej. Okay. To, to mniej skomplikowane, aczkolwiek jak ktoś ma duży materac, to myślę, że no jedna osoba pewnie nie wystarczy, żeby to zrobić. Chociaż no różnie bywa. To też przy właśnie zakupach materaca często klienci zastanawiają się, czy wybrać jeden duży materac, powiedzmy 1,80m mm -hmm. na 2, czy 2,90m. No, zdecydowaną przewagą jest, jeśli chodzi o, o przewracanie, o oblekanie, to, to na pewno łatwiej poradzić sobie z dwoma. zdjęcie nawet, jak trzeba już zdjąć nie? tej warstwy. Czy są. zdjęcie, no. dokładnie. To, to, to wtedy jest na pewno no, na pewno jest dużo wygodniej. No i też pewnie można wtedy szybciej, jak w parach do, się śpi, dostosować tą twardość. Tak sobie myślę, że zawsze może być jeden. Ale no, tak jak mówisz, są jak które też przez odwracanie się tę twardość mają różną. No, tyle ile preferencji, tyle pewnie, pewnie możliwości. Każdy może coś, coś, coś znaleźć dla siebie. Ale tak, no, no warto o tym pamiętać, o tym, żeby te materace odwracać, żeby one się... Bo to też chyba warto podkreślić, że to z jednej strony tutaj głównie chodzi o to, żeby te odkształcenia nie powstawały za długo, prawda? To jest jakiś taki główny powód tego przekręcania tych materace, czy Tak, dokładnie. Mhm. Tutaj m, wpływa to na przekręcanie tego materaca na, 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 na różne strony. Wpływa na równomierne tam zużycie się materaca, czyli automatycznie wydłuża jego twardość, żeby nie powstawały tak zwane wgłębienia na materacu. Okej, okay. no okej. Okay. No to to głównie chodzi o, ten, o tą naszą linię kręgosłupa, tak. Że ona jak najdłuższy czas była, była w takim właściwym ułożeniu. I teraz jak już jesteśmy przy tym przewracaniu materacy, to tak sobie myślę, że warto pewnie byłoby się przyjrzeć, przyjrzeć temu, gdzie my w ogóle kładziemy te materacy. No bo to co mówisz, ta świadomość wzrasta, rzeczywiście zaczynamy szukać takich produktów i dobierać do siebie taki asortyment, który nam, nam będzie dawał komfort i zdrowie też w kontekście snu. No i nie, bywa też tak, że decydujemy się na zakup tego materaca. Ale na przykład no materac to jest jedno, ale materac yy, należy gdzieś umieścić, no, mówię o stelażach do łóżek. Jest yy, duża grupa ludzi i to też wśród moich znajomych obserwuję, która na przykład z różnych względów nie kupuje stelaży i Robi coś takiego, że niektórzy to tak, ja to się, tak, yy, nawet powiem, że studencko, bo niektórzy sami to tak określają, więc trochę skopiuję to pojęcie, ale nie tylko, kładą materac bezpośrednio na podłodze, czyli bez żadnej warstwy. Czasami się zdarza, że też niektórzy położą na takich paletach yy, drewnianych, które też swojego czasu były, były modne w aranżacji wnętrz. No i pytanie, jak to się ma do takiego czasu użytkowania materacy i jego właściwości? Nie? Czy jak się położy ten materac na podłodze? Czy to jest dobre dla materaca tak naprawdę? Zdecydowanie. Bezpośrednio na podłodze. No właśnie, zdecydowanie mhm. lepsze dla materaca jest położenie materaca na spodzie żebrowym, tak zwanym mhm. To Są Odpowied... to takie szczebelki, nie? Tak, i tutaj mhm. też jest kwestia dobrania odpowiedniego spodu żebrowego pod materac. Czyli okay. tam musi być odpowiednia ilość desek, odpowiednie przerwy pomiędzy nimi, niezbyt duże, żeby też sprężyny, które są, mamy systemy kieszeniowe, mini kieszeniowe, żeby każda z nich sparła się na, na spodzie drewnianym żeby te przerwy po prostu były zgodne ze, ze sprężynami, z wielkością sprężyn. Co wpływa? Stelaż wpływa na to, że, że materac bardzo dobrze oddycha. Czyli jest okay, przepływ powietrza. Mhm. I to jest ogromnie ważne, że tak jak mówiliśmy wcześniej, dużo wychwyci mata, mata nam tu bardzo pomaga. Natomiast, mhm. natomiast i tak ta wilgoć w tym materacu będzie. No tak, to się nie da inaczej. Mhm. Dokładnie, materace są nasze też spółki Gold, wyposażone są też kanały wentylacyjne w poszyciu, które dzięki tam specjalnym kanałom ten, ten, ta, ta wilgoć materaca odpływa, natomiast natomiast warto, mówię, mieć ten spód, mieć normalne łóżko, mieć spód. Dużym plusem jeszcze przy zastosowaniu spodu i łóżka jest wygodne wstawanie z materaca, bo wyobraźmy sobie, spanie na materacu, który ma 18-20 cm, ciężko nam po prostu z tego materaca no gdzieś tam tak. wstać. I to jest tak, że mm, te ramy łóżek, one już mają dostosowane te stelaże, czy musimy jakoś szczególnie też Szukać tych stelaży. Część łóżek w naszym asortymencie ma już jest wyposażona w stelaż, a część łóżek po prostu za korama łóżka bez stelażu czyli stelaż okay. trzeba dobrać. My mamy w ofercie kilka rodzajów stelaży. Stelaż dobry też charakteryzuje się tym, że raz, że ma dużo szczebelków i małe przerwy pomiędzy nimi, dodatkowo jest wyprofilowany odpowiednio, mm -hmm. dzięki czemu też odbiera jakby duży ciężar też pracy materaca. Przez to stosując dobry spód, mamy też dłuższą żywotność materaca, bo na takim, na takim spodzie po prostu lepiej pracuje niż na ziemi. Ja tak sobie myślę, że z takich ciekawostek to też chyba są takie stelaże, które też potrafią z automatu podnosić materac. Również z regulacją. tak. Mm -hmm, z, to, regulacją, z regulacją, że rzeczywiście po raz kolejny się do tego śniadania do łóżka. No ale jak ktoś będzie chciał to śniadanie do łóżka, to może sobie na przykład ten stelaż wtedy podnieść do tego śniadania, jak już tak bardzo potrzebuje. Warto pamiętać też o tym po prostu, że te stelaże służą temu, żeby z tych materacji jak najdłużej, najdłużej korzystać. Tak myślę sobie jeszcze o, o, o takim całokształcie dbania o materac i czyszczenia, bo powiedzieliśmy już rzeczywiście o tej maci, ona jest super ważna. Ale czy i jakie są jeszcze sposoby na to, jak w ogóle ten materac czyścić i o niego dbać, takie, na którym na co dzień możemy stosować? Oczywiście, sama mata też jakby nie wystarczy, tak? My musimy materac obracać, stosować matę. Oprócz tego materac odkurzać. Odkurzać, takim tak. odkurzaczem, zwykłym tak. odkurzaczem? Tak w naszych, jeżeli, jeżeli klient zakupuje materac w naszej sieci otrzymuje też takie warunki gwarancji jakby takie rady dla użytkownika i tam ma informacje na temat pielęgnacji tego materasa tam są właśnie informacje że materac należy odkurzać po, okay. e, często wietrzyć cypialnie po każdym, po każdym śnie z rana zostawić 20 minut materac nieprzykryty żeby mogła ta, ta nasza po prostu tutaj ta wilgość materaca odejść odparować nieprzykryty w sensie żadnej pościeli wtedy na materacu tak tak nawet tak mm -hmm. nawet tak dokładnie żeby po prostu nie zbierała nam się tam, nie kumulowała nam się tam po prostu wilgoć, żeby to wszystko było. Oczywiście maty regularnie są do prania i wymieniane, żeby też to wszystko utrzymać jak największej higienie, no żeby pozbyć się po prostu wilgoci. Mm -hmm, okay. Ale to też ciekawy wątek, który poruszyłeś, że materac można odkurzać, bo ja nie wiem, czy, ile osób tak naprawdę, które sprząta gdzieś tam raz na jakiś czas w domu, sobie yy, pomyśli o tym, żeby, żeby ten materac odkurzyć. Już nie mówię o tych radykalnych momentach z tym jedzeniem, wraz, wracając znowu. Yy, no dobrze, to, to, to są gdzieś tam te, te ważne rzeczy takie związane z tym, jak ten o, o ten materac należy dbać. Rozumiem, że to wietrzenie... To się też takie wietrzenie pomieszczeń, które wpływa na teraz. odbywa się w jakiejś regularności, czy to po prostu jest taki nawyk, który powinniśmy mieć codziennie, jak wstajemy? Mm, powinniśmy mieć taki nawyk z tego względu, że mm, chcemy się pozbyć wilgoci, też tak? czy otwieramy mm -hmm. okno, przewietrzamy to pomieszczenie, wtedy szybciej ta wilgoć z tego materaca jest w stanie po prostu nam wejść i mamy wtedy coś higienicznie przygotowane, higieniczne, na następną noc przygotowane coś do, coś do spania. No, kwestia indywidualna, kto przy jakiej temperaturze tutaj śpina, natomiast jeżeli osoby śpią przy temperaturze ponad 20 stopni w sypialni, mm -hmm. to wiadomo, że mamy też większą możliwość pocenia się i tej wilgoci zostaje nam więcej. Warto okay. spać w chłodnym pomieszczeniu i często je po prostu wietrzyć. No okej, okay, czyli to też ta temperatura pomieszczeń okazuje się, że ma też znaczenie nie tylko dla nas i dla naszego termoregulacji, ale i dla samego materaca. Z tego, co mówisz. Zdecydowanie. Tak sobie myślę, Rafa, bo jest, jest tak, że rzeczywiście te materace jakby zyskują na, na popularności. Coraz więcej osób rzeczywiście stara się je stosować. Ale też mamy w sklepach coś takiego, o czym jeszcze nie mówiliśmy, a co jest określone jako top materac. Jakbyś powiedział, czym jest top materac? Oczywiście. No często mamy tak, że nie każdy może sobie pozwolić sobie na, na łóżko, na sypialnię. E, dużo osób mieszka w blokach, mieszkania trzypokojowe, mm -hmm. przy dwójce dzieci. I często osoby śpią po prostu w salonie, tak, na, na kanapach rozkładanych. Bo po prostu nie mamy innej opcji, no i wtedy też szukamy mhm. dokładnie szukamy jakichś rozwiązań. I tutaj jeżeli mamy to, to kanapę, która jest składana, yy, ta powierzchnia spania nie jest równa, są przerwy między elementami tej kanapy, już nawet po rozłożeniu, to warto yy, zakupić sobie taką matę. Mhm. Co, to jest, co to jest ta mata? To jest taka nakładka 4 centymetry tam do 10 cm. Mhm. czy To jest yy, wysokość tego tak, top, w, top materaca? Wy, wysoko, mhm. Tak, wysokość 4 do 10 cm tego top materaca, mhm. wykonanej z pianki y, termoelastycznej najczęściej. Okay. I można go śmiało stosować właśnie na materac, żeby, żeby na, właśnie na tą, na, tą, na tą rozkładaną kanapę, aby po prostu zwiększyć jej komfort spania. Mhm. Okej. Okay. Czyli to jest taki produkt alternatywny, tak bym powiedziała, który też gdzieś tam może nam ten komfort snu dać. A czy top materacy stosuje się też na materace? też jest możliwość stosowania na, na materace, bo cechą taką główną tych top materace jest to, że wykonane są z pianki termoelastycznej. Mm -hmm. Czyli tej pianki, która dopasowywuje się do, do, do temperatury, do kształtu naszych ciał, jest taka bardzo delikatna. Nie napina mięśni, dba bardzo mocno na rozluźnienie naszych mięśni, przez co nasze ciało po prostu ładnie sobie tam odpoczywa. I można to właśnie stosować też na twarde materace przykładowo, mm -hmm. żeby okay. je po prostu zmęczyć. Okej, to, okay. to też, jest... też jest fajne. I tak to sobie, że ten top materac, nawet jak gdzieś tam potem zmienimy to, na czym śpimy, no to może nam służyć po prostu jako taki gościnny nawet top materac, nie? że gdzieś tam od strony praktycznej, bo top, top materace można też chyba tak plastycznie zwinąć w taki rulon nie i w ten sposób przechowywać, jak dobrze kojarzę, że to też jest jakiś ich atut, że gdzieś tam docelowo łatwiej je przechowywać prawdopodobnie. Tak, one mają możliwość zwinięcia. Wiadomo, mhm. że nie jest to już takie zwinięcie, jak oryginalnie się kupuje u nas, prasowane przez, mhm. przez maszynę, natomiast oczywiście, idzie zwinięcie, no, ci gdzieś gdzieś tam schować jakieś pomieszczenia czy szafę i mieć jako nawet dodatkowe, czasami coś do spania. Okej, okay, no to, to jest jakaś tam dodatkowa opcja, tak jak mówisz, dla tych osób, które w danym momencie rzeczywiście tego materaca nie mogą mieć, z różnych względów. I warto o tym pamiętać, zwłaszcza, że my też lubimy sypiać na, na kanapach. Mamy taką właściwość narodową, że te kanapy jesteśmy bardzo praktyczne i te kanapy często nam służą. Tak sobie myślę jeszcze o materacach, eksploatacji, materacy, już użytkowaniu. Powiedz mi, czy na materacach m, można sobie skakać? Pamiętasz, jako dzieciak się zawsze skakało, nie? Zawsze było takie marzenie, żeby znaleźć się w wielkim studiu materaców, jak park trampolin i, i skakać po materacach. Pytanie, czy można i jak to w ogóle wpływa na materac, czy użytkowanie materaca? bo myślę, że to się może zdarzać w wielu domach, niezależnie już od wieku tutaj pewnie mówimy też o, o, o dzieciach, tak, które tam lubią sobie na materacach. Też, ale wierz mi, dorośli też się znajdą. Tutaj też jest tak, że jeżeli wybieramy materac z wyższej półki, który ma system sprężyn kieszeniowy, ten system działa w ten sposób, że każda, każda sprężyna działa oddzielnie, połączony jest tam klejony strefowo. Jest na pewno dużo, dużo trudniej go zniszczyć niż taki materac starego typu, bonelowy, gdzie każda sprężyna była sprężona w jeden system, jakby taka cała pajęczyna, że w jednym miejscu się naciskało, druga strona... A z drugiej strony wyskakiwała. Tak zwany efekt fali i mm -hmm. łatwiej też ten system było uszkodzić. Natomiast system kieszeń na pewno jest, ma to bardziej odporny, aczkolwiek no nie jest to na pewno zalecane przy, przy, przy takich wysokiej klasy materacach. Mm -hmm. to ciekawostka, że przy materacach sprężonych na pewno można by było poskakać, bo sprężonują. Natomiast jeśli o materace piankowe czy z pianki termoelastycznej, no to ono już tego efektu... Trampoliny spręży. nie będzie. Nie będzie. No, ale lepiej gdzieś tam mieć na uwadze, że to może gdzieś do, docelowo, mimo wszystko, mimo tej technologii, o której mówisz, w kontekście tego, jak te materaty są tworzone, no gdzieś tam jednak nie do końca pomóc naszemu materacowi, jeśli chcemy go długo użytkować, prawda? Dokładnie. Jeszcze biorąc pod uwagę to, że mamy spód żebrowy, który, który, który no jest tak. jednym żebrowym, jeżeli nadepniemy w jednym miejscu, co jesteśmy w stanie wpaść do, do tego materaca po prostu, to często się zdarza, jak ktoś chce wymienić e, jakąś roletę czy, czy, czy zasłonki i nadepnie na materac w jednym miejscu, to może się w stanie zapaść z tego mhm. względu, że to punktowo. Obciążenie w danym miejscu i starasz może tego nie wytrzymać. Mm -hmm, Okej, okay, no tak, to też za, zawsze warto o tym pamiętać, chociaż może bardzo kusić, ale, ale może lepiej czasami nie próbować. Czy ty tak na co dzień, w takiej pracy codziennej, spotykasz się z jakimiś takimi najczęściej zadawanymi pytaniami? Czy widzisz takie najczęściej zawające się tematy z tym związane, właśnie pochodzące od klientów? Tak. My nawet przeprowadziliśmy takie badanie tutaj w Europie naszych klientów i tam jakby też pytaliśmy, co dla nich jest najważniejsze przy zakupie materaca mm -hmm. i większość jakby kładła nacisk na zdrowie, wygoda czy mm -hmm. ta trwałość. Okay. Czyli jakby w tych kierunkach też dużo klientów, coraz mniej osób zwraca uwagę na, na tą cenę. Nie patrzę, żeby ten materac był najtańszy, tylko żeby po prostu był zdrowy, komfortowy. Czyli jak już dobierzemy ten materac doby, dopasowałem do każdej tej osoby odpowiednią twardość I wiadomo, że każdy materac Według mnie ma takie dwie główne funkcje. Pierwsza z nich to jest ułożyć nasze ciało anatomicznie, w pozycji anatomicznej, czy się leży na plecach, czy na brzuchu, żeby Kręgosłup był albo w linii prostej na boku, mm -hmm. lub w tej, w, tej, w tej literze S na tak. plecach, czyli takie mm -hmm. idealne ułożenie. Drugie jego działanie to jest redukcja napięcia mięśniowego czyli rozluźnić nas cały gorset mięśniowy, żeby nasze ciało po prostu podczas snu mhm. się po prostu relaksowało i, i byśmy byli w stanie rano wyspać. To są główne dwie, dwie funkcje. W tym kierunku właśnie każdy z klientów e, szuka. Przychodzi do naszego sklepu i chce jakby spotkać eksperta, których mamy wielu oczywiście tutaj ekspertów w naszej sieci. Tak, jak I, najbardziej. Mhm. I, i, I chce tak naprawdę porady. Niektórzy klienci mają już jakieś wytyczne od swoich rehabilitantów, że to ma być bardziej twarde, bardziej mhm. dopasowane, mhm. czyli mhm. już mają swoje jakieś tam preferencje wybrane. My to pokazujemy poprzez to, że klient może u nas w stosunku do sklepu online, czy gdzieś innych, innych opcji, może sobie ma teraz u nas każdy spróbować. No. Mamy całe studio przygotowane nawet z poduszkami, więc może sobie przyjść, położyć się, przymierzyć. Nawet no tak, może się zdrzemnąć, jeśli potrzebuje. Nikt go nie wygoni. Dokładnie, dokładnie. Może się zdrzemnąć. Mhm. Eee, ma tą opcję po prostu wypróbowania produktu. To mhm. tak jak ubieramy ciuchy. Mhm. Jeżeli przyjdziemy do stepu z ubraniami, eee, możemy sobie przymierzyć coś i sprawdzić, jak w tym wyglądamy. Tak samo na materac możemy przyjść do stepu, położyć się, zobaczyć, jak on się po prostu zachowuje. Mhm. Żeby nie kupować tak. kota w worku. Tak, no jak nasze ciało też się zachowuje na materacie, <laughs> prawda? Dokładnie. Czy, czy rzeczywiście jest nam wygodnie. Mhm. Bo też pojęcie twardości jest też oceną subiektywną. Warto po prostu przyjść i posprawdzać sobie kilka modeli, kilka twardości i sobie ten materac dobrać. Mm -hmm. Wtedy też nie każdy z klientów zdaje sobie z tego sprawę, że, że bardzo ważna jest mata, która nam ochrania ten materac. Ja też miałem kilka razy taką sytuację, że klienci, którzy robili nas zakupy po kilku miesiącach, przychodzili, wracali, dziękowali, że w końcu się wysypiają, że w końcu mają zdrowe plecy, że ta mata to no, jest to w ogóle... No to super ważna i super fajna informacja zgodna. Mhm. Tak, że mata to jest w ogóle czegoś, czego w ogóle nie znali, że teraz tak mhm. łatwo zadbać o to, żeby to było, żeby to było czyste, tak? czyli, czyli bardzo nam dziękują, wracają. Mówię, ta kultura snu gdzie coraz na wyższy, można powiedzieć, poziom u nas wpływa tutaj w Polsce, nie? Czyli tutaj dobór dobrego materaca przez e, mhm. dobrego eksperta, dopasowany. My w Wisku mamy możliwość nawet wymiany, tak? Materaca do 100 dni. Okej, okay, to też jest bardzo ciekawe. E, czyli może chwilkę też na, na tym się zatrzymamy. Czyli to jest tak, że możemy kupić materac i rzeczywiście go przetestować tam określoną ilość dni, też dając sobie ten czas potrzebny na adaptację. Ale no gdzieś tam, jakby nam coś się zmieniło, to spokojnie wracamy i, i, i możemy zwrócić. Tak, bo może zdarzyć się tak, że podczas sprzedaży, zakupu takiego materaca przez klienta wybierze on niedopasowany idealnie materac do siebie. Mm -hmm. Zakupy w są łatwe i bezpieczne, bo, bo ma 100 dni na próbowanie tego materaca. Mm -hmm. I według nas, według naszych kart konserwacji do materacy dołączonych, do, do paragonu że dokładam taką kartę, też jest informacja, że ciało potrzebuje około półtora miesiąca, żeby się przyzwyczaić do nowego mm -hmm. materaca. No tak, tak, tak. No bo to jest też tak, że jak ze wszystkim, że się przyzwyczajamy do określonego podłoża i nagle jak zmieniamy no to podłoże, no to jednak trzeba dać sobie czas, żeby się z nim zaprzyjaźnić i na, na nowo, że tak powiem, zbudować ten nawyk. Tak, no. Ja zauważyłem taki duży trend, że dużo osób przechodzi z kanapy właśnie na swoją sypialnię, na ten materac. Aha, Dzieci idą tak, na swoje, pojawia się ten wolny pokój, robią z niego sypialnię, wybierają łóżko i, i, i dopasowują. To naprawdę zakup materaca to jest ich pierwszy raz w życiu, więc oni idą do sklepu. Nie wiedzą w ogóle, co mają wybrać, Zadają, nawet nie wiedzą za bardzo, jakie pytania zadawać. Mhm. Tylko my pokazujemy, kładziemy na materacach, pokazujemy różnice, pokazujemy korzyści, jak to wpływa, wszystko staramy się dobrać. Już względu, że wiedzę mamy dosyć sporą: dobrać idealny materac do, do klientów, co pokazują potem opinie. Pod te naszymi materacami. mamy wiele opinii. No tak, to jest właśnie, właśnie, właśnie. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważny wątek, że też um, oprócz tego, że warto pytać, tych doradców, rzeczywiście rozmawiać w sklepach i z nimi przejść tę ścieżkę, tak jak mówisz, właśnie po, położyć się, zobaczyć. No to można wcześniej sobie też poczytać pewne opinie osób, które już przeszły i zastosowały te, 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 te sposoby i kupiły przede wszystkim materac i go wypróbowały. Jakbyś opowiedział tutaj właśnie, gdzie te opinie znaleźć? Oczywiście. Na naszej stronie jest są przedstawione wszystkie nasze artykuły. Też wszystkie materace są tam pokazane i pod każdym materacem mamy opis danego produktu, jego cechy i korzyści, i opisane twardości i najważniejsze, najważniejsze elementy. Dodatkowo są też opinie. Mhm. E, opinie, które udzielają klienci, nasi klienci. I jak można zauważyć, łatwo wiele tych materacjów ma te opinie. Bardzo, bardzo wysokie, bardzo dobre i one się faktycznie pokrywają z tym, co one po prostu dają. Nasza sypialnia też często pełni taką funkcję y, przechowywania wielu rzeczy. Mamy tam szafy, komody, y, przechowujemy jakieś tekstylia i często też na przykład mamy dużo pościeli, której korzystamy bądź nie. Niektóre łóżka mają pojemniki, nie wszystkie. Y, pod niektóre łóżka też wsuwamy takie pojemniki plastikowe, w których pewne rzeczy trzymamy. No i teraz tak jeszcze sobie pomyślałam o tym, jak to wpływa też na tą wentylację materaca, o której mówiłeś, nie? czy na przykład umieszczanie tych rzeczy i gdzieś tam pod materacem też w jakimś zakresie na przykład nie hamuje tego, tej, tej cyrkulacji czy wentylacji powietrza. Czyli my musimy zrobić wszystko, żeby udostępnić materacowi jak najlepszą wentylację. Mhm. Więc jeżeli my też często wietrzymy kołdry, poduszki, ściągamy wszystko z materaca i ten materac, jeżeli na nim już nie ma nic, z nim nie znajduje, też łatwiej mu się po prostu to przewietrzyć. Mhm, Druga no sprawa tak. też, możemy częściej go obracać. Żeby też e, m, równomiernie się po prostu e, te strony nam po prostu nawietrzały tego materaca. I najpierw najlepiej jak ta cyrkulacja powietrza jest jak największa, tym bardziej, jeżeli mamy też e, dużo osób, które są alergikami. Wiadomo, um, alergeny bardzo lubią takie miejsca, gdzie są mało przewiewne, gdzie jest ciepło, gdzie jest wilgoć. Mhm. I, i, I potem ciężko Wydaje. nam po prostu, żeby to, utrzymać to w takim, takiej higienie. Tak jak mówię, stosowanie maty, częste wietrzenie, nawet przy łóżku, które ma pojemnik, jak najbardziej mam wielu klientów, którzy tak działają, tak stosują i bardzo dobrze to działa. teraz mhm. jest w bardzo dobrej kondycji. Okej, okay. i służyć może na, 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 na wiele lat. Jest higieniczny i czysty. Ym, a jeszcze powiedz mi, bo wspomnieliśmy o tym, że rzeczywiście mamy 100 dni na to, żeby yy, ewentualnie. Yy, Materac zwrócić, ale też jest określony czas y, lata gwarancji na poszczególne materace o wisku, prawda? Tak, więc jesteśmy bardzo pewni swoich produktów, swoich materacy. Dajemy gwarancję 25 lat. Mhm. Na serię Gold, na serię Plus jest 15 lat gwarancji. Oczywiście zalecamy wymianę materaca od 10-12 lat ze względów higienicznych. To okay. jest troszeczkę znowu jak z samochodem. Uh -huh. Nikt nie chce jeździć starymi samochodami. Każdy chce, żeby był nowy. To podobnie z materacami. Wchodzą nowości i tak dalej. Wiadomo, materac też się zużywa, staje się mniej po prostu higieniczny. Jest czasem. Uh -huh. Okej, okay, no to wracając do gwarancji, no to ta gwarancja na serię Gold, 25-letnia, to, to jak najbardziej daje nam też pewność, no, że, że inwestując, inwestując mm -hmm. duże pieniądze w materac, tam większe pieniądze w materac, dobrej klasy materac, mamy pełną gwarancję na cały, na cały materac po prostu, tą mm -hmm. 25-letnią. To, to jest bardzo długi okres czasu i, i to też pokazuje, że tak jak mówisz, no jesteśmy pewni tego produktu, bo, bo, bo to jest tam gdzieś tam jakość, która się przekłada na ten komfort snu. Sporo nam się Udało takiej wiedzy praktycznej tutaj rzeczywiście przedstawić. Właściwe dbanie o materac sprawi raz, że będzie higieniczniej i dla materaca, i dla nas. Dwa, że będziemy dłużej korzystać z tego materaca. A trzy, no to przede wszystkim. Tak jak właściwie w każdym aspekcie planowania naszych sypialni i stosowania pewnych produktów, czy wybierania pewnych produktów, na końcu trzeba zawsze pamiętać o tym naszym komforcie i zdrowym śnie, wysypianiu się i w tym wypadku również te wszystkie działania, które temu mają, temu mają służyć. Bardzo Ci dziękuję, Rafał, za, za tę rozmowę, za przedstawienie tych wszystkich informacji. Ponieważ jeszcze rozmawiamy o materacach, a ja lubię podpytywać też naszych pracowników o ich ulubione produkty, to może jeszcze zdradzisz tak na koniec naszego spotkania, czy masz jakiś swój ulubiony model, Materace w wisku? Tak, oczywiście, mam. Ja zdecydowany, zdecydowanym fanem jestem materace hybrydowych, które okay. posiadają najlepsze cechy, można powiedzieć, z pianek i sprężyn, i razem daje to, taki naprawdę. Ekstra efekt. Ale powiesz, który to ma teraz? Yy, ostatnio S60. S60 to jest taki twój faworyt. Tak. Was zapraszam do odwiedzin sklepu Rafała w Sosnowcu. Tam Wam udzieli bezpośrednio wszelkich porad i informacji, też związanych z produktami do sypialni. Wszelkie pytania i, i jakieś uwagi czy opinie na YouTube, na naszym kanale, na YouTube, tam możecie zostawić wszystko. Subskrybujcie, słuchajcie i dzielcie się tym dalej. Dziękuję serdecznie i zapraszam do kolejnego odcinka.